początek był właściwie dość nieoczywisty. Zaczęło się od tego, że jedna z drużyn w Chłówcu, 43. PDH Honker, pojawiła się z naszywkami wspólnoty, co w naturalny sposób przyciągało oko. Przy najbliższej okazji z Krzysiem Stankowskim wyjechaliśmy z naszego obozu, tak trochę rekonesansowo zobaczyć, na czym ten kram właściwie polega. Nie pamiętam, to był 96, 7 rok. No i nam się spodobało. Po prostu najzwyczajniej w świecie nam się spodobało, także kolejnego roku przystąpiliśmy do współzawodnictwa. Zrealizowaliśmy swoje pierwsze zadania, pojechaliśmy na Grunwald już jako drużyna i no i tak zostało na kolejnych pewnie 7 lat. Tak, na początek przed druhną Basią czuliśmy chyba wszyscy respekt. Tak? No to jednak harcmistrzyni, to jednak osoba, która wspólnotę tworzyła, długi czas stała na jej czele, była absolutnie niekwestionowanym autorytetem i właściwie niewiele osób miało odwagę się jej sprzeciwić w jakikolwiek sposób. A jeśli pojawiały się inne pomysły, to trochę trwało, zanim się druhnę udało do tego przekonać. Tak? Ona no, miała swoją wizję i swoją ideę i na pewno to też trzeba przyznać, potrafiła budować wspólnotę tych ludzi, których tam miała. O, wspólnota. Wspólnota. No to przede wszystkim są ludzie i przyjaźnie, które gdzieś tam były zawarte. No, patrzę na to teraz z perspektywy też czasu. To są bardzo fajne wspomnienia. No jednak te długie przegadane noce, czy apele, czy aktywności, które tam były, no to właściwie nie mam negatywnych wspomnień z Grunwaldu. Tak? Czyli to naprawdę pozostawiło takie gdzieś ciepłe miejsce w sercu. Ktoś, kto przyjeżdża po raz pierwszy, tak naprawdę ma okazję zobaczyć zupełnie inną aktywność. No? Bo jakby nie patrzeć, nawiązanie do tradycji historycznej, do takiej chwalebnej, z możliwością uczestnictwa w inscenizacji bitwy, obejrzenia niemalże namacalnie, jak taki rycerz mógł wyglądać, zobaczyć z innej perspektywy to, co się czytało w krzyżakach, czy oglądało na filmie, no to jest na pewno bardzo duże przeżycie. I tak jak pamiętam, ci wszyscy, którzy przyjeżdżali po raz pierwszy, byli za każdym razem nieprawdopodobnie zachłyśnięci takim powiewem świeżości, no bo to było coś zupełnie innego niż na co dzień mogliśmy zobaczyć w środowiskach. No tak, minęło 30 lat, to prawda. No chyba trzeba byłoby życzyć wspólnocie nabrania ponownie wiatru w żagle. To jest coś, to jest taka fajna idea, że szkoda by ją było właściwie zgubić, rozmieniając na drobne. I każde wyzwanie, które pozwoli rzeczywiście odbudować wspólnotę, rozwinąć ją, to na pewno będzie pożądane.